Cześć, witajcie w piątym odcinku przygód Roberto Prawandowskiego. Po fenomenalnym występie Polaka czas ruszyć dalej w ból na... To znaczy oczywiście w bój. Ból to było bowiem patrzeć na mecz Polaków z Chile. Także wracając do złotej myśli, ruszyć w bój na podbój Ligi Francuskiej. Jednak zanim kolejne spotkanie przed nami, musimy przejść do menu działań, ponieważ widniej czeka na nas tam już czerwona kropka. A to oznacza, że trzeba znów pochwalić się na temat zwycięskiej bramki. Nie ukrywam, że jest to nieco irytujące, ponieważ taką decyzję raz już podejmowaliśmy. Dlatego też oczywiście teraz podejmiemy ją w inny sposób. Ale jeżeli powiedzmy sobie szczerze, Prawandowskiemu po raz kolejny i kolejny uda się strzelić tak zwaną zwycięską bramkę, to w pewnym momencie ludzie korzystający z social mediów wezmą go za człowieka nieco ułomnego, ponieważ non-stop będzie on udzielał takich samych wpisów na temat swojej bramki. Jeszcze tylko szybki rzut okiem na to, czy Roberto stać już na sponsorowany autokar, oczywiście go nie stać. I czas ruszać w bój na kolejne spotkanie Ligi Francuskiej, oczywiście z udziałem polskiego skrzydłowego. A zatem przed nami mecz wyjazdowy z teoretycznie słabszym przeciwnikiem, bo ma aż jeden punkt straty do Tuluzy. Oczywiście Prawandowski, lewe skrzydło, podstawowa jedenastka, w bramce również standardowo dupa, to znaczy dupę, więc nie ma prawa pójść nic nie po naszej myśli. Przenosimy się na stadion. Rebs rozpoczyna swój atak, a konkretnie Sobrino. Zwróćmy uwagę, że w początkowej fazie tej akcji dwóch środkowych defensorów Tuluzy kryło się nawzajem. W tej chwili przy piłce Kajus, który odważył się na oddanie strzału, na szczęście w słupek napinający siatkę. Nie jest jednak powiedziane, że przy następnym nie nada piłce dokładnie odwrotnej rotacji i nie zdobędzie bramki, ponieważ dupę zaśpi. Dobra interwencja golkipera Tuluzy zaowocowała dla przeciwników rzutem rożnym. Zobaczmy, i to ustawił sobie futbolówkę w narożniku i zagrywa wprost na głowę do Origiego. A ten, jak widzieliśmy, potrafi mocno uderzyć ze łba, tym samym pokonując francuskiego bramkarza Tuluzy. Bramka na 1-0 dla gospodarzy wisiała w powietrzu niczym sopel w trakcie zimy, a samokrycie Dejagera dobrze, że nie przyniosło pożądanego skutku, ponieważ ewidentnie chciał on swoją stopą wybić zęby Origiemu. Chociaż patrząc na to ujęcie, to prawdopodobnie uderzyłby prędzej swojego kolegę z drużyny, bo jego ruch nogą nie miał kompletnie żadnego zadania. Bardziej to niestety wyglądało niczym chęć na zrzucenie buta z własnej stopy. Dupę natomiast miał tą piłkę niemalże na rękawicy, ale problemem przy tej bramce właśnie było słowo niemalże. Szkoleniowiec Tuluzy niezadowolony, kibice Tuluzy niezadowoleni, piłkarze podejrzewam, że też niezadowoleni, chociaż być może niektórzy jeszcze nie wiedzą, że rozpoczął się mecz i dla nich wcale nie zrobiło to żadnego wrażenia. Nie zmienia to jednak faktu, że gospodarze prowadzą w tej chwili 1-0. Wysoka, daleka piłka do Prawandowskiego posłana przez Van den Bomena. Teraz Polak zmaga się z obrońcami drużyny przeciwnej, na szczęście Sylla wspomaga go. Tym samym Roberto nadal jest w posiadaniu futbolówki, znów Sylla oddaje piłkę do Roberto. Roberto nie miał wyjścia, zagrał do Markao, Markao zostawia piłkę Prawandowskiemu, ten strzela prawą nogą finezyjnie. Jednak bramkarz drużyny gospodarzy ma na dziś ambicje utrzymać czyste konto. Zwróćmy również uwagę na elementy kaskaderskie. Dejager, wspaniały przerzut bokiem. Cała ta akrobatyczna sztuczka zawodnika Tuluzy nie umknęła nawet golkiperowi Rems, który bił mu brawo. Niestety pomocnik Tuluzy pomylił dyscypliny. Tutaj za takie sztuczki nie przyznają punktów. Sobrino po raz kolejny cierpliwie wyprowadza atak. Zagranie do Ito. Ito bez zastanowienia do Kajusa. Ten oddaje strzał. No i jak można było się spodziewać, mamy 2-0. Największe jednak wrażenie sprawia, z jakim impetem Sylla próbował dogonić Ito. Zwrócimy zapewne na to uwagę za chwilę w powtórce, ponieważ sprint, jaki wykonał w kierunku zawodnika z piłką, sprawił, że nawet ślimaki mogły czuć się bezpiecznie. Chociaż prawda jest taka, że był tak bardzo wpatrzony w plecy przeciwnika, że być może właśnie zastanawiał się, czy tak naprawdę ósemka to nie jest spionizowany znak nieskończoności. Bo jeśli tak rzeczywiście jest, to bramka, która właśnie wpadła, jest tylko kroplą w studni bramek, jakie jeszcze Tuluza wpuści. Póki co gospodarze prowadzą z Tuluzą 2-0 w 35 minucie. Zagranie na lewe skrzydło do Prawandowskiego, ten oddaje futbolówkę Sylli. Znów Prawandowski, tym razem decyduje się na bieg w środek boiska. Zagranie do Haibiego, Haibi do Markao, strzał, który chociaż na chwilę podniósł ciśnienie wszystkim zgromadzonym na stadionie, jednak niestety ostatecznie piłka przelatuje tuż nad poprzeczką.
Akcja ta jednak daje nadzieję, że przyjezdni w końcu znaleźli drogę do bramki gospodarzy, bo patrząc na przebieg pierwszej połowy, raczej było to trudne na tym prostokącie trawy. Sobrino nadal nie robi niczego nowego, po prostu wyprowadza kontrę. Tym razem Origi po lewej stronie boiska, zagranie do Sobrino, Sobrino do Kajust, no i niestety Dupé pokonany po raz trzeci. Wszyscy w tej chwili za rezultat obwiniają w defensywę Toulouse, jednak prawda jest taka, że wina leży po stronie atakujących. Tak doskonale rozpracowali ustawienia taktyczne obrońców Toulouse, że w tej chwili mogą w polu karnym robić dosłownie co tylko zechcą. A nie, pomyliłem kartki. Tutaj defensywa po prostu nie istnieje, co mimo wszystko sprowadza się do tego samego. Atakujący mogą w polu karnym robić dosłownie co tylko zechcą, a biedny Dupé patrzeć tylko może, jak piłka przelatuje nad jego głową, nad jego rękoma, pod jego rękoma, pod jego nogami, do bramki. Żeby nie brzmiało to tak źle, pierwsza bramka gospodarzy w drugiej połowie. Olbrzymie brawa dla drużyny Toulouse, ponieważ ci w końcu po raz kolejny zagościli na połowie gospodarzy. Tym razem akcja prawym skrzydłem, zagranie do Marcao. Marcao wystawia piłkę Prawandowskiemu, ale zwróćmy uwagę, że zanim piłka trafiła do Polaka, dostał on groźbę zdjęcia z boiska. Tam za boczną linią boiska ewidentnie jedna, jak nie dwie seteczki musiały wjechać i to niestety za mocno. Być może w swoim pijańskim widzie trener stwierdził, że Prawandowski jest defensorem, a nie atakującym, w związku z czym to on teraz odpowie swoją obecnością na boisku za trzy stracone bramki. Kolejna akcja Toulouse, Rafael rozpędza akcję, zagranie do Marcao, Marcao prostopada do Prawandowskiego, ten na pełnym sprincie w pole karnym, strzał prawą nogą, bramkarz broni uderzenie Polaka. No i niestety doczekaliśmy się zdjęcia Polaka z boiska. Co było dokładną przyczyną tego, że Polak opuszcza boisko? Prawdopodobnie nigdy się nie dowiemy, ponieważ sam trener raczej nie do końca racjonalnie podejmuje swoje decyzje. No bo chyba nie fakt, że jako jedyny zresztą oddawał celne strzały na bramkę gospodarzy. Ostatecznie spotkanie kończy się wynikiem 4-1 dla gospodarzy i Toulouse w ten sposób oddaje swoją pozycję w lidze drużynie przeciwnej, z którą właśnie toczyła swój bój. Z drugiej strony nie ma jednak co się mazać, trzeba przewinąć kalendarz w przód, aby ruszyć na kolejne spotkanie, tym razem grane na własnym stadionie. A przeciwnikiem nie byle kto, bo zespół Nantes, który o dziwo nazbierał aż 15 punktów, co daje 7 przewagi nad Toulouse. Zatem można śmiało powiedzieć, że tutaj będziemy świadkami deklasacji. Nawiązując jednak do poprzedniego meczu, zwróćmy uwagę, że trener może i pogroził palcami Prawandowskiemu, ale Polak tak naprawdę jest czwartą osobą w tej drużynie, gdyż tylko trzy mają wyższą ocenę ogólną od Roberto. W 6 minucie pierwsza akcja Dejaguera, ten zagrywa do Marcao, Prawandowski prosi o zagranie, dostaje też piłkę górą, przyjmuje, strzela prawą nogą, ale niestety uderza obok bramki. Trenerowi w tej chwili może to się podoba, kto wie, czy w drugiej połowie znów nie będzie groził biednemu Polakowi zejściem z boiska. Na chwilę jednak obecną nie przejmujmy się drugą połową, popatrzmy na to wspaniałe pudło w wykonaniu Roberto. Gagliardini pojedynkuje się z Nicolasenem. Niestety to atakujący wychodzi zwycięsko z tego starcia. Teraz piłka w polu karnym, oddaje strzał, blast! Dupé jednak broni piłkę. Niestety futbolówka opuszcza boisko. Po raz kolejny można śmiało stwierdzić, że defensywa Toulouse stanowi bardziej pachołki treningowe niż żywych zawodników. Nawet realizator meczu gospodarzy postanowił pokazać powtórkę pudła Prawandowskiego od tego jednego wielkiego dramatu w defensywie Toulouse. Gagliardini wyprowadza kontrę, kiwa się z zawodnikami Toulouse, zagranie prostopadłe do Mohameda. Mohamed nie zdążył do piłki, to jest nieprawdopodobna sytuacja, ale defensor Toulouse zdołał powstrzymać atak Nantes. Co więcej, wyszła nawet z tego kontra dla Toulouse, a skoro już o tym, Prawandowski zagrywa do Rzeża, nieważne nawet do kogo, bo i tak akcja bez najmniejszego nawet trudu została powstrzymana przez defensywę przyjezdnych. Van den Bommel do Marcao. Napastnik zagrywa do tyłu w kierunku Rafaela. Rafael cofa jeszcze bardziej piłkę. Ostatecznie futbolówka znów pod nogami Marcao. Co teraz wymyśli napastnik? Zagrywa do Prawandowskiego. Prawandowski delikatnie prawą nogą podciął piłkę, pokonując bramkarza Nantes. Niesamowite celebrowanie bramki strzelonej przez Polaka. Niby gdzieś już tę cieszynkę widziałem, ale nadal nie mogę sobie przypomnieć skąd.
Wróćmy jednak do sytuacji na boisku, ponieważ tutaj Tuluza, przypomnijmy, była skazywana na porażkę. Drużyna przeciwników, 15 punktów na koncie, 7 tylko Tuluza, a tutaj młody Polak, który występuje chyba po raz 9, może po raz 10, to nie jest istotne. I już strzela bramkę, która daje prowadzenie skazywanej, że tak jeszcze raz wspomnę, na porażkę Tuluzie. Jak widać, niepotrzebnie wychylałem się z tymi 9-10 w 8 meczach. I szkoda z drugiej strony, że realizator nie pokazuje nam teraz szkoleniowca gospodarzy, który idąc za przykładem poprzedniego meczu powinien zacząć grozić Polakowi, no bo jakim prawem on w ogóle zmienia wynik tego spotkania? Znów Gagliardini na prawym skrzydle próbuje wedrzeć się w pole karne, tym razem udaje się defensywie. Tuluzy po raz kolejny powstrzymać, podejrzewam, że niecne zamiary. No, sędzia kończy to spotkanie, na boisku mamy niespodziankę, sensację. Tuluza po ostatnim przeciętnym meczu prowadzi 1-0. Tym razem Mohamed, nie Gagliardini, na prawym skrzydle. Zobaczmy, jak czaruje defensorów. Coco zagrywa w pole karne i Gesson bez problemu pokonuje Dupé. Tym samym w 54 minucie doprowadzając do remisu w tym spotkaniu. Osobiście powątpiewam w legalność tej akcji, ponieważ nie oszukujmy się, ale coś, co nazywamy potocznie Coco, nie jest do końca legalnie w naszym świecie. Dostaje się wtedy dodatkowej mocy jak po Red Bullu skrzydeł. Nie żebym sprawdzał czy coś, ale wracając do całej sytuacji boiskowej, strzał, który oddał Gesson po podaniu Coco, może i zakończył się bramką, ale w moim mniemaniu nie do końca ona powinna zostać uznana właśnie z uwagi na ten doping w postaci podania proszku, białego proszku. Ale z imaginacji wracajmy już na ziemię. Mamy 1-1. Mam nadzieję, że zawodnicy Tuluzy coś z tym zrobią. De Jager podaje piłkę do Van den Bomena. Ten przedłuża do Marcao. Marcao prawdopodobnie to oczywiście standardowo do Prawandowskiego. Prawandowski próbuje niezawodnych zwodów. Wychodzi na czystą pozycję. Dośrodkowuje na Rafaela. Rafael dobiega do piłki. Niestety nie daje rady. Marcao wyskakuje. Lafont wyskakuje. Wszyscy wyskakiwali. Jednak nic nie przyniosła ta akcja, ponieważ sędzia coś odgwizdał. Sam jestem ciekaw, o co chodziło, więc realizatorze, zamiast pokazywać plecy Gesson, było pokazać powtórkę. Niestety już jej nie zobaczymy, wznawia nąd. Być może sędziemu nie spodobało się to, że Marcao po wyskoku nie lądował z telemarkiem. Można by gdybać na tysiące sposobów, skupmy się na akcji. Prawandowski zagrywa zupełnie do nikogo, czyli w stylu Tuluzy. Jeszcze w końcówce gospodarze próbują, Prawandowski cofa do Sylli. Sylla zagrywa do De Jagera, ten wycofuje futbolówkę, zagranie z powrotem do Prawandowskiego. Finezja, prawa noga! Lafont był na to przygotowany. No, idąc za przykładem słów Mateusza Borka, robi to od zapewne bardzo dawna, więc z każdym dniem, kiedy przychodzi do swojej pracy, nabiera w niej doświadczenia. Nie to co nasi piłkarze, na których opierał swoją tezę. Jeszcze w końcówce zmiana w szeregach gospodarzy, schodzi czarodziej Spirings, w jego miejsce magik Haibi. Tymczasem piłka leci w pole karne. Sissoko jednak przeszkadza Rafaelowi. Jeszcze jedna próba, jednak Giroto, czy jakkolwiek na wymianie się to nazwisko, również blokuje Van den Bomen na Prawandowskiego, który próbował kopnąć Gagliardiniego w twarz. No, Polak nieco rozminął się z futbolówką. Jednak Prawandowski już z powrotem z piłką przetacza ją obok swojej stopy. Znów Giroto przeszkadza De Jager. Haibi, De Jager, strzał, blokada i jeszcze raz Haibi, Van den Bomen, Marcao, strzał, nastrzelali, naobijali nóg, a i tak rezultatu nie zmienili. 1-1 to wynik końcowy, sędzia kończy ten mecz. 1 punkt dla Tuluzy, 1 punkt dla Nantes. Poniekąd jest to i tak niespodzianka po ostatnim meczu, jaki widzieliśmy, gdzie Tuluza jedynym, co mogła zrobić w trakcie meczu, to zatańczyć poloneza do okrzyków z trybun. Prawandowski z bramką nie został wyrzucony z boiska. To chyba dwie najważniejsze informacje. A my w dzisiejszym odcinku mieliśmy już porażkę, mieliśmy już remis. Czas spróbować zwyciężyć. Auxerre już oczekuje przyjazdu Tuluzy. Zwróćmy uwagę, że dzieli ich raptem jeden punkt w lidze. Niestety, wierząc jednak statystykom, które czasami bywają nieubłagane, Tuluza największy problem ma w meczach wyjazdowych, a to właśnie będzie jeden z nich. Ale w końcu tym razem zauważyłem, i nie bójmy się o tym mówić, przyjezdni przywdziali dzisiaj kolory żałobne, ponieważ tak jak już wcześniej wspominałem, mecz jest wyjazdowy. Nie chwalmy jednak dnia przed zachodem słońca, być może odmienią statystyki i w końcu zdobędą punkty,
Ale o tym za chwilę. Roberto już gna lewą stroną, zagrywa w pole karne, zmarkało, główka i gol, niesamowite. Zawodnicy nie zdążyli jeszcze dobrze zaaklimatyzować się na boisku, a tutaj już dośrodkowanie, bania i bramka. Marcao ewidentnie myśli już, że to koniec jego zadań na dzisiaj i ucieka ze stadionu. Na szczęście Prawandowski i Sylla zdołali go przekonać do powrotu na murawę, ponieważ to dopiero trzecia minuta tego spotkania. Zobaczmy, świetne dośrodkowanie Prawandowskiego, można wręcz powiedzieć, że mierzone. I Marcao, który nie był kompletnie kryty i co najważniejsze, był w stanie oddać celny strzał swoją łepetynką. Bardzo szybko zdobyta bramka otwierająca to spotkanie. Miejmy nadzieję zatem, że sodóweczka w Tuluzie nie wpłynie teraz na wylewy w defensywie. Zasłużone brawa trenera. Zwróćmy również uwagę, że napastnik Tuluzy w tej chwili zrównał się pod względem strzelonych bramek w lidze z Roberto Prawandowskim. Piłka od Nicolasena, Dejager zagrywa do Rafaela, Rafael do Dejagera, ten do Marcao, Marcao obraca się i tym razem nogą pokonuje bramkarza Auxerre. Ilość podań, jaką zaserwowała Tuluza, obnażyła to, że Auxerre nie za dobrze weszła w dzisiejsze spotkanie. Mamy bowiem 22 minutę, a przy jezdni już prowadzą 2-0. Strzelcem bramki po raz drugi dzisiaj Marcao, który w statystykach strzeleckich Tuluzy zaczyna uciekać Prawandowskiemu o jedną bramkę. Sam strzał raczej czytelny, jednak bardzo celny i silny, co niestety z perspektywy bramkarza gospodarzy utrudniło tylko interwencję. 2-0 dla Tuluzy, rozpoczynamy po raz kolejny od środka boiska. Touré, nie mylić z Yaya Touré, w drużynie przeciwnej próbuje cokolwiek wymyślić z piłką, jednak czarni są rozstawieni w taki sposób, że nie da się ich przejść. Próba dalekiego podania, jednak Spirings był na tyle czujny, że już w posiadaniu Tuluza. Teraz Rafael na prawym skrzydle rozpoczyna swój dziki sprint. No dobra, może trochę zwolnił, ale tym samym zmylił przeciwnika. Teraz Marcao z futbolówką, zagranie do Dejagera, który bez krępacji wpada w pole karne. Jeszcze raz Rafael, Marcao nawet nie próbował przyjąć piłki, uderzył lewą nogą i po raz kolejny pokonał bramkarza Auxerre. Przy pierwszej bramce chciałem powiedzieć, że ledwo co dogonił Prawandowskiego w statystykach strzeleckich. Jednak w tej chwili nie mówię już nic, ponieważ napastnik Tuluzy zdobywa właśnie hat-tricka. Jeżeli ta gra ma wyglądać tak dalej, to możemy spodziewać się tutaj niezłego pogromu, ponieważ mamy w tej chwili 26, 27 minutę tego spotkania i już na koncie Tuluzy 3 trafienia. Juranowicz decyduje się na zagranie do dupy, a nie, tym razem na bramce Peterson, który właśnie zaprezentował nam niebanalny wylew. Gdyby tylko napastnik Auxerre był nieco sprytniejszy, oglądalibyśmy najbardziej idiotycznie straconą bramkę dotychczas przez Tuluzę. Przez tą sytuację zwróćmy uwagę, że bramkarz kompletnie zaciął się w sobie i nie chciał wybić piłki. I teraz przez taki wybryk golkipera przyjezdnych prawdopodobnie Prawandowski otrzyma groźbę zdjęcia z boiska. Tymczasem Polak znów na lewym skrzydle świetnie mija z wodami przeciwników, jest w polu karnym, jednak zostaje odepchnięty jak przeterminowany produkt przez jednego z defensorów. To z kolei rodzi bardzo dynamiczną kontrę przeciwników, którzy już na prawym skrzydle suną w kierunku bramki rywali. Nie wiem, to jest przy piłce, ponieważ FIFA dostała wylewu, ale czarnoskóry napastnik drużyny przeciwnej zdobywa bramkę po potężnym uderzeniu w kierunku Petersona. Operatorowi kamery natomiast sugeruje, że byłby lepszym bokserem niż napastnikiem, no ale my już nie wtryniamy się w indywidualne wybory każdego człowieka. Tymczasem zobaczmy, powtórka, Kamara miał czas na przyjęcie piłki, spoglądnięcie w kierunku bramki i oddanie naprawdę precyzyjnego strzału, który zmieniłby tylko i wyłącznie swój kierunek, gdyby przez stadion najprawdopodobniej przeszło tornado. Tym samym wciąż w pierwszej połowie rezultaty zmieniają się jak w kalejdoskopie i na chwilę obecną w 39 minucie mamy już 3-1 dla Tuluzy. Marcao prostopadle w kierunku Dejagera, ten strzela wprost w Joliego. Piłka jednak nie opuszcza boiska, pomocnik Tuluzy dopiada do piłki, zagrywa do Prawandowskiego, ten wybiega z pola karnego, by powrotem do niego wrócić, strzał finezyjny prawą nogą. Tym razem jednak piłka przechodzi obok słupka. Polak szuka swojej bramki, póki co robi to jednak nie do końca dokładnie. Potężne uderzenie do Prawandowskiego przez Dejagera, niemalże przez całą połowę przeciwników. Polak dopada do piłki, nie traci jej, ucieka obrońcą, zagrywa do Marcao. Marcao oddaje piłkę Polakowi, Roberto oddaje strzał, jednak uderza w słupek napinający bramkę. To znaczy siatkę, bramka nie może być napięta. No, chyba że będzie wkurzona, ale to też nie nasza sprawa.
Wróćmy jednak do dyspozycji strzeleckiej Roberto, ponieważ zalicza on kolejne pudło w sytuacji, kiedy bramka powinna być strzelona. Oby tylko Roberto nie wyskoczył trener przed oczami, machający albo kulturalnie palcem wskazującym, albo mniej kulturalnie środkowym, sugerując zmianę na boisku. Prostopadłe podanie na prawym skrzydle do Rafaela. De Jager przerzuca piłkę do Prawandowskiego. Ten znowu ma przed sobą tylko bramkarza. Strzał tym razem lewą nogą i tym razem w końcu udało się pokonać bramkarza. Po raz kolejny nie wiem skąd znam tę cieszynkę, ale jest ona na pewno nieprzypadkowa. Polak zdobywcą bramki na 4-1. Gdyby po tym pięknym przerzucie na lewe skrzydło Prawandowski nie umieścił piłki w siatce, to słowo harcerza czy tam jakiegoś skauta, że sam wyskoczyłbym Roberto przed oczami i pogroził mu zdjęciem z boiska. Na szczęście uderzenie teoretycznie słabszą nogą sprawiło, że Tuluza jeszcze bardziej powiększa swoją przewagę nad rywalem. Ostatnia akcja tego meczu, Touré do Charboniera. Ten traci piłkę na korzyść Tuluzy, a sędzia, widząc tę stratę, kończy to spotkanie. 4-1, mocne zwycięstwo Tuluzy i cenne 3 punkty na konto ligowe. Bohaterem dzisiejszego spotkania bez wątpienia Marcao, któremu udało ustrzelić się hat-tricka. Nie zapominajmy jednak, że Roberto Prawandowski w tym spotkaniu zapisuje na swoje konto 1 asystę i 1 bramkę. Solidny występ Polaka zaowocował oceną 8,5. Zatem w dzisiejszym odcinku oglądaliśmy porażkę, remis, a nawet o, i mamy wstawkę filmową. Bardzo dobrze, nie? Tak to powinno wyglądać. Teraz ktoś chce z tobą rozmawiać. Oby szef o podwyżce, bo w dzisiejszych czasach to tylko o tym można rozmawiać. No ale niestety, jak strzela się jedną bramkę, zalicza jedną asystę, to można liczyć tylko i wyłącznie na wywiad z niemymi dziennikarzami. Oby chociaż rzeczywiście kamerę mieli włączoną, bo jak nie, to już kompletny przypał. A my tym przykrym, bo cichym wywiadem dotarliśmy do końca dzisiejszego odcinka. Jeżeli ten film wam się podobał, koniecznie zostawcie po sobie łapkę w górę. Standardowo jak zawsze zachęcam do pozostawienia komentarzy pod tym odcinkiem, a jeżeli jeszcze tego nie robicie, a jesteście ciekawi, czy w końcu przyślą Roberto jakichś normalnych dziennikarzy, koniecznie zasubskrybujcie ten kanał. To tyle ode mnie na dziś. Trzymajcie się ciepło i zdrowo i do usłyszenia niebawem. Cześć!